Rozpoczął się całościowy remont ulicy Świdnickiej. Po ogłoszeniu upadłości przez firmę z Kędzierzyna-Koźla, która zajmowała się pierwszym odcinkiem prac, wyłoniono kolejnego wykonawcę robót. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym, które potrwają aż do połowy następnego roku. Ulica Świdnicka to jedna z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych dróg w mieście, choć przez ostatnie lata była prawdziwą udręką dla wałbrzyskich kierowców. Ona ma zasadnicze znaczenie dla swego rodzaju wschodniej obwodnicy miasta, bo budowa łącznika pomiędzy strefą, przebudowa ulicy Strzegomskiej w przyszłym roku, remont tego skrzyżowania i Świdnickiej spowoduje, że tak naprawdę ci, którzy chcą jechać do Mieroszowa, na Podgórze, do Jedliny, do Głuszycy, zupełnie nie będą musieli wjeżdżać do miasta i tworzyć uciążliwych dla nas wszystkich korków. Remont ulicy Świdnickiej prowadzony jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Po stronie gminy leży jednak wymiana infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia. Całkowitej wymianie ulegnie powierzchnia jezdni, która z 9 metrów szerokości na czas remontu została zwężona do 6. Kierowcy muszą liczyć się zatem z utrudnieniami w ruchu drogowym. Roboty są na odcinku 2 km. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do znaków drogowych, bo wszyscy jeżdżą na pamięć. Sam się też nieraz na tym łapię. Pierwszy etap prac powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Od 1 stycznia zarządzanie drogą przejmie gmina Wałbrzych. Urząd Marszałkowski przekaże wtedy inwestycję miastu.